Badawczy i zimny wzrok Borowieckiego dziwnie Ankę dotknął i zarumienił. Wyciągnęła mu z kieszeni na piersiach jedwabną chusteczkę i zaczęła się nią chłodzić. Co to za perfumy? zapytała, aby coś powiedzieć, bo to spojrzenie zmroziło jej zapał dawny. Fiołki, o ile pamiętam. Te fiołki są heliotropem, pomieszanym z różami odezwała się z uśmiechem i bezwiednie obejrzała chusteczkę. Była to wykwintna chusteczka jedwabna, obszyta koronkami, z monogramem na środku. Zabrał ją Lucy i zapomniał schować głębiej. "Prawda, to heliotrop" zawołał żywo, odbierając chusteczkę i chowając ją zbyt śpiesznie. "Mateusz, pomimo zakazu perfumuje mnie ciągle zamiast pilnować, aby w pralni nie zamieniali drobiazgów" mówił niedbale, ale czuł, że Anka nie uwierzyła w to niezręczne tłumaczenie. Posiedział jeszcze chwilę. Próbował nawet szerokiej, serdecznej rozmowy, ale spotykał się ciągle z niedowierzającym wzrokiem dziewczyny, więc wstał do wyjścia. Anka wyprowadziła go jak zwykle na werandę, gdzie już Mateusz czekał z latarnią. Mateusz, nie perfumujcie panu chusteczek tak silnie, powiedziała cicho. Ja ta nie perfumuję. U nas ta nijakich perfumów nie ma, odparł zaspanym głosem. Anka drgnęła nieco, patrząc na zakłopotaną twarz Karola. Może pan z nami jutro pojedzie do kościoła? Jeśli będę mógł, to dam znać rano. Z tym się rozstali. Anka wolno powróciła do mieszkania. Kazała pogasić światła, wydała polecenia na jutro, powiedziała ojcu dobranoc, i, znalazłszy się w swoim pokoju, stanęła przy oknie i długo patrzyła w ciemne przepaście nieba. Długo rozczuwała wszystko. A, a wreszcie to mnie już nic nie obchodzi, szepnęła do siebie. Ale to była nieprawda. Obchodziło ją to więcej nawet niż pragnęła, tylko nie chciała poddać się tym bolesnym, upokarzającym jej dumę spostrzeżeniom, tym brutalnym faktom, jakie przed nią stawały. Nie stanę mu pewnie na drodze do szczęścia. Powiedziała sobie rano po nieprzespanej nocy. Zacięła się w sobie i w takiej dumie, która nie pozwalała się skarżyć i płakać. Zamknęła wszystko w sobie. Przy śniadaniu była jak zwykle spokojna. Służąca dała znać, że gromada robotników przyszła i koniecznie ją chce widzieć. Anka wyszła na werandę, nie wiedząc o co im chodzi. Pana Adama też za nią wtoczyli. Na werandzie było kilku mężczyzn i kobiet. Ubranych świątecznie, z bardzo uroczystymi twarzami. Na jej wejście wysunął się zaraz Socha, który teraz był furmanem Uborowieckiego. Pocałował ją w rękę, schylił się do nóg wedle odwiecznego zwyczaju, cofnął się nieco, chrząknął, obtarł nos rękawem surduta, obejrzał się na żonę stojącą z boku i rzekł mocno. A to myśła się zmówili i przyszli podziękować naszej dziedziczce kochanej za tego chłopaka, co go to połamało, a u panienki się likował, za tę kobite, co to u wdową ostała po tym Michale, co go to rusztowanie zabiło, i za te dziecioki, co ostały, niby po tym Michale, co go rusztowanie zabiło, i za tę dobroć, jaką im panienka robi. Wypowiedział jednym tchem i obejrzał się na żonę i na kolegów, którzy potakiwali głowami i poruszali ustami, jakby mówiąc z nim razem. Odetchnął i mówił dalej My jesteśwa biedne sieroty, a panienka chociaż ani nam ważona, ani pieczona, a dobra jej matka rodzona. Naród się zmówił, co by za to wszystko podziękować z serca. Przez podarunków myśla przyszli, ale podarunki, ale podarunki, całuj ta ścierwy panienkę po rączkach obłapta za nóżki, zawołał nie mogąc dokończyć mowy. Jakoż po tym energicznym przemówieniu otoczyli Ankę kołem i całowali ją po rękach, a mniej śmieli po łokciach. Ankę zalała ogromna radość i rozrzewnienie. Mówić nie mogła ze wzruszenia, więc pan Adam przemówił słów kilka od siebie i kazał im dać wódki. Na sam koniec sceny nadszedł Karol i dowiedziawszy się, o co im chodzi, kazał dać po raz drugi wódki i coś w rodzaju śniadania. I uścisnął bardzo serdecznie ręce robotników, ale uśmiechał się ironicznie, i gdy ludzie odeszli, powiedział drwiąco. Wzruszająca scena! Myślałem, że to dożynki. Brakowało tylko pieśni i wieńca ze zbóż. Był natomiast spleciony z wdzięczności i z dobrych uczynków. Widzę, że to jest łatwa zabawa ironizowanie wszystkiego, bo zbyt często się pan w to bawi. Powiedziała spokojnie na pozór, ale w głębi drżała gniewem. Nie moja zasługa, a sposobności tak częstych. Dziękuję panu za szczerość. Wiem teraz już dobrze, że wszystko, co robię, jest śmiesznym, małostkowym, parafialnym i niemądrym. Że to wszystko godne jest ironii, tylko ironii. A panią swobodnie wypowiada, bo to mnie tylko boleć może, a pana cieszy, nieprawdaż? Mówiła rozdrażniona. Co słowo, to oskarżenie, i to bardzo ciężkie, rzekł Karol. I prawda. Nie, zupełnie nieprawda. Przywidzenie, dla mnie bardzo bolesne. Bolesne? zawołała ironicznie. Panno Anno, Anka, dlaczego się pani gniewa na mnie? Po co mamy sobie zatruwać życie takimi drobiazgami? Czyż pani na serio znajduje w moim ironizowaniu niewinnym obrazę i krytykę siebie? Ależ daję pani słowo, że nigdy, nigdy tego nie pragnąłem i pragnąć nie mogłem. Tłumaczył się gorąco, szczerze zmartwiony i dotknięty jej słowami. Anka nie słuchała, wyszła z pokoju, nie spojrzawszy na niego. Karol poszedł do ojca na werandę i skarżył się przed nim. Ja jestem trup, ja już nie żyję, ale ci powiem szczerze, krzywdzisz Ankę i zniechęcasz. Abyś tego nie żałował później, powiedział stary ze smutkiem i zaczął mu robić delikatne wymówki za zaniedbywanie narzeczonej i za te tysiące drobiazgów w codziennym życiu, którymi Ankę ranił i obrażał jej miłość własną. Antonina, niech się spyta panienki, czy prędko pojedziemy do kościoła, bo konie już czekają, powiedział Karol do służącej i wzburzony wymówkami ojca chodził po werandzie, oczekując odpowiedzi. Służąca przyszła zaraz. Panienka poszła do pani Trawińskiej i powiedziała, że dzisiaj nie pojedzie do kościoła. Borowiecki rozczerwienił się ze złości i wybiegł. Pijże sobie piwo, jakieś naważył, mruczał za nim pan Adam. Anka rozgniewana poszła do niny. Nina była sama. Siedziała w narożnym pokoju przed małymi sztalugami i malowała pastelami bukiet złotawych róż, rozsypanych przed nią, na pysznej zielonawej materii. Dobrze, żeś przyszła. Miałam pisać po ciebie. Sama jesteś? Kazio pojechał do Warszawy. Wróci dopiero wieczorem. Malowanie mi się już sprzykrzyło. Czytać mi się nie chce, więc chciałam ci zaproponować wycieczkę za miasto, na świeże powietrze. Będziesz miała czas? Ile tylko zechcesz. A Karol? Przecież jestem dorosła. I wolno mi już rozporządzać sobą i swoim czasem. – A? – wyrwało się Ninie mimo woli. Ale nie pytała więcej, bo służący zameldował Kurowskiego, który dowiedziawszy się, że nie ma Trawińskiego, chciał wyjść. – Zostań, pan. Zjemy razem obiad. A potem we trójkę urządzimy wycieczkę za miasto. Będziesz pan naszym opiekunem i pocieszycielem, dobrze? – Na opiekuna zgoda. – Ba! Kiedy nam koniecznie potrzebny jest pocieszyciel. Dobrze, niechaj panie cierpią, a zacznę pocieszać. Tylko uprzedzam, że łzom nie uwierzę i pozwolę im płynąć swobodnie choćby strumieniami. Łzom pan nie wierzysz? Przepraszam, kobiecym łzom. Zawiodły pana jedne, a teraz zemsta na wszystkie? Tak, zawiodły, a teraz zemsta. Powiedział wesoło. Nie będzie Pan miał do niej sposobności, bo my należymy do kobiet, które nie płaczą. Nieprawdaż, Anka? A przynajmniej nikt łez ani cierpień naszych nigdy nie zobaczy, odpowiedziała cicho Anka. Uwielbiam taką dumę. A gdybym był prawodawcą, nakazywałbym ją wszystkim. Nikt by nie słuchał, bo ludzie są szczęśliwi przez to samo, że mogą uchodzić przed drugimi za nieszczęśliwych. Duży paradoks, ale i duża prawda. Człowiek to przede wszystkim zwierzę liryczne, jeśli nie sentymentalne. Nowy Lineusz powinien je zaklasyfikować pod rubrykę gatunek mazgajowych. Pomijając to, czy Karol tutaj będzie dzisiaj? Nie wiem, nie wiem, czy pana Borowieckiego dzisiaj widzieć będę. Kurowski bystro popatrzył na Ankę. Ale twarz jej nic nie zdradziła prócz spokojnej obojętności. Przy skończeniu obiadu, który przeszedł nadzwyczaj wesoło, bo i Anka rozchmurzyła się nieco po usilnych staraniach Kurowskiego, przyszła na stół kwestia, gdzie jechać. Byle nie do Helenowa. Tam za wiele ludzi dzisiaj. Pojedziemy za miasto. Szkoda, że nie ma Trawińskiego, bo zaproponowałbym państwu podwieczorek u siebie. Mam przy chałupie trochę wody i ogrodu. Byłoby nam chłodno. Daleko od łodzi? Spytała Anka. Boczną drogą będzie z pięć wiorst. Prowadzi pan podobno gospodarstwo? Jestem wielki pan, bo mam czterdzieści morgów ornego gruntu, ale gospodarstwo prowadzę tylko w fabryce, bo rolnego nie znam i nie cierpię. Pan Karol opowiadał mi na wiosnę, że pana zastał przy własnoręcznej siebie jęczmienia. A nie w laboratorium. Więc? Więc, Karol żartował tylko. Upewniam panią, że żartował. Powiedział prędko, bo się ukrywał ze swoim zamiłowaniem gospodarczym, które pogardliwie wobec ludzi nazywał parobczym. Pokażę paniom, jak się w łodzi bawią w niedzielę szerokie masy, mówił wsadzając je do powozu i kazał jechać do lasku Milsza. Miasto było jak wymarłe. Sklepy pozamykane, okna poprzysłaniane, szynki ciche, ulice puste, zalane rozdrganym powietrzem i oślepiającymi blaskami słońca, które prażyło niemiłosiernie. Drzewa na trotuarach stały bez ruchu, z omdlałymi liśćmi bezsilne wobec potęgi ognia lejącego się z białawego nieba, które niby ciężka, wełniana opona obtulała miasto tak szczelnie, że ani jeden powiew wiatru nie przedarł się z pól i nie ochładzał rozprażonych bruków, trotuarów i murów. Lubi pani ciepło, zauważył, bo Anka przysłaniała parasolką twarz tylko, odsłaniając ramiona i plecy na słońce. Ale tylko słoneczne. Tam ci się smażą jak na patelni, wskazał ruchem brody na niskie domy, przed którymi w wąskim jeszcze pasku cieniów rozkładały się całe rodziny, zupełnie roznegliżowane. Dziwne, ale ja zupełnie nie czuję tego upału, jaki widzę, odezwała się Nina. Nikt jej nie odpowiedział, bo Kurowski bardzo pilnie obserwował Ankę. Jego orzechowe, wielkie oczy, podobne do oczu tygrysa, ślizgały się po jej twarzy badawczo. Anka nie zauważyła tego. Rozmyślała o Karolu i tłumiła w sobie cichy żal, który ją począł nurtować. Żal, że może źle zrobiła, sprawiając mu przykrość. Czy tutaj zostaniemy? Zapytała Nina, gdy powóz zatrzymał się przed restauracyjnym ogródkiem, z którego płynęła ogromna wrzawa głosów i muzyki wojskowej. Przejdziemy tylko do lasu. Przepychali się przez zatłoczony ogródek, pełen wrzawy i hałasów. Kilkaset drzew i drzewek o liściach pożółkłych i spieczonych rzucało mizerny cień na wydeptane trawniki i na piaszczyste dróżki i alejki, dymiące tumanami kurzu, który rozwłóczył się po ogródku i opadał na drzewa i na setki białych stołów, i na tłumy przy nich rozsiadłe, rozkoszujące się piwem. Jakie zabrudzeni Garsoni roznosili ustawicznie. Wojskowa orkiestra na estradzie grała sentymentalnego walca, a w głównym budynku restauracyjnym, otoczonym werandami, tańczono z zapałem pomimo tropikalnego gorąca. Tancerze byli bez surdutów, a niektórzy i bez kamizelek, ale tym siarczyściej bili obcasami w podłogę i mocno pokrzykiwali. Pomagali im z zapałem liczni widzowie, cisnący się do drzwi i okien pootwieranych, przez które podawano zmęczonym piwo, a wielu niecierpliwszych tańczyło na werandzie i na trawnikach, w obłokach kurzawy i przy akompaniamencie strzałów w strzelnicy, i głuchym, warczącym turkocie wyrzucanych w kręgielni kul i głosów trąbek dziecinnych brzęczących po całym ogrodzie. Na małej sadzawce o martwej, zaropiałej wodzie kołysało się kilka łódek, kilka tkliwych par smażyło się na słońcu i pracując wiosłami, śpiewało, bardzo czułymi głosami, niemiecką piosenkę o gaju, piwie i miłości. Wyjdźmy, już nie mogę wytrzymać, szepnęła Nina, wstając od stolika, przy którym siedzieli. Ma pani już dosyć ludowej zabawy i demokratycznego otoczenia? Pytał ironicznie Kurowski, płacąc za piwo, którego nie dotknęli. Mam tylko dosyć kurzu i brzydoty. Chodźmy do lasu. Może tam będzie świeższe powietrze. Szeptała, przysłaniając usta, bo kurz podnosił się coraz gęstszy. Ale i w lesie nie było świeżego powietrza. Więc to jest las? Zawołała Anka, przystając ze zdumienia pod drzewami. Tak się to w Łodzi nazywa. Zapuścili się w głąb. Las stał cichy i jakby obumarły. Tysiące czarnych, smutnych pni rozbiegało się we wszystkie strony. Pożółkłe, suchotnicze gałęzie obwisały z bezwładnością konania i tak przysłaniały światło, że było mroczno i smutnie. Drzewa stały bez ruchu. A jeśli chwilami powiał po nich wiatr, to trzęsły się jak w febrze. I głucho, żałośnie szumiały, a potem znowu stały martwe, czarne, smutne, jakby głęboko zamyślone, i pochylały się nad strugą odpływów fabrycznych, która kolorową wstążką wiła się w skroś czarnych pni i mroków, rozsiewała duszące wyziewy, i tworzyła w wielu miejscach grząskie, zaropiałe bagienka, rozsączała się w organizmy potężne drzew, które niby palcami olbrzymów chwyciły się korzeniami ziemi i ssały z niej zwolna śmierć i zatratę. Ale wśród tych drzew konających rozkładały się gwarne obozowiska ludzkie. Katarynki i setki harmonijek grały w różnych miejscach lasu. Samowary dymiły, dzieci jak kolorowe motyle biegały w mroku posępnym, tańczono w wielu miejscach. Wrzawa skłębionych głosów ludzkich i muzyki huczała głucho. Smutna zabawa, zauważyła Anka. Czemu z nich tak mało się bawi istotnie? Czemu wszyscy nie krzyczą, nie śpiewają, nie piją pełną piersią swobody, wypoczynku, życia? Czemu? Bo nie umieją i nie mają sił. Odpoczywają powczoraj, nie zapomnieli go jeszcze, a już smutek jutra mroczy im duszę. Mówiła nina, wskazując całe rodziny rozłożone pod drzewami, które siedziały apatyczne, zmęczone i jakby ze zdumieniem, rozglądając się po lesie i po tych, którzy tańczyli i śmiali się. Chodźmy za las. Chcę chociaż kawałek pola, zawołała Anka. Poszli, ale i tam długo nie byli. Bo Anka nie znalazła pola, jakiego szukała. Zobaczyła natomiast wielkie, puste już ziemie, na których wznosiły się cegielnie i czerwone kominy jakichś fabryk, piętrowe domy i kilku cyklistów ciągnących swoje maszyny po wysypanej miałem węglowym drodze. Wrócili rychło do miasta. Anka śpiesznie poszła do domu, sądząc, że zastanie Karola. Nie był nawet na obiedzie.